Bartek, dla wielu twoje powołanie było niespodzianką, ale wczoraj chyba udowodniłeś wszystkim niedowiarkom, że trailer na wałka miał co do ciebie nosę. No tak, na pewno jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem w tym momencie. Dla mnie super, super sprawa, miłe, miłe zaskoczenie i bodziec do kolejnej pracy. Co poczułeś, kiedy dowiedziałeś się, że za chwilę wbiegniesz na murawę? No byłem troszeczkę zaskoczony, bo, bo tego wymiaru czasowego troszeczkę dostałem po cichu. Liczyłem gdzieś tam przed meczem, że, że jakieś te minuty będą, ale, ale fajnie, że udało się aż tyle tych minut rozegrać i podchodziłem do tego spokojnie. Cieszyłem się bardzo. Nie mogłeś chyba sobie wymarzyć lepszego debiutu. Wszedłeś, a 11 minut później padła bramka. Tak, zgadza się. No wszystko fajnie się potoczyło. Bardzo za, w tym duża zasługa Kamila Grosickiego, który fajnie znalazł mnie w polu karnym. Troszeczkę szczęścia i. Udało się. Jesteś najmłodszym kadrowiczem, który strzelił bramkę w debiutanckim występie Białorzynnych o punkty. Zdajesz sobie sprawę, że już teraz przechodzisz do historii? No to, jest, to jest dla mnie wielka sprawa. Ostatnio sporo dzieje się w moim życiu kolejne miłe doświadczenie. No i miejmy nadzieję, że, że jeszcze uda się kiedyś tej reprezentacji zagrać.